To jest psalm, który najprawdopodobniej Jezus śpiewał razem z uczniami podczas ostatniej wieczerzy, tej, którą nazywamy ostatnią wieczerzą, wieczerzy pewnie paschalnej. I przypuszczamy, bo tak było i tak jest do dziś, że podczas tej wieczerzy pije się 4 kielichy wina. To jest taki zwyczaj na pamiątkę takich 4 zapowiedzi, które usłyszał Mojżesz z krzewu gorącego od Boga. Wywiodę, wybawię, uwolnię i przyjmę was, ludu. I na tę pamiątkę podczas wieczerzy paschalnej właśnie te 4 kielichy się pije. I gdy słyszymy słowa psalmisty w tym psalmie, podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana, to właśnie możemy myślą iść do tego momentu, w którym właśnie Jezus razem z uczniami podnosi również kielich, który rzeczywiście jest kielichem zbawienia tego ostatecznego właśnie, które dokonało się w Jezusie Chrystusie i przez Niego. Gdy słyszymy te słowa, możemy myśleć o słowach, które wypowiada później. Pijcie, to jest krew nowego przymierza. A więc ten kielich zbawienia to jest kielich, który prowadzi nas do Eucharystii. Podczas każdej Eucharystii, gdy podnosimy kielich, pijemy z kielicha, przypominamy sobie Boga, który wywiódł, wybawił, uwolnił i przyjął nas w Jezusie Chrystusie.